Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do kompleksu gry E. Robimy to grę. Robimy to grę, szukamy przy okazji jakiegoś lutu, bo tu nas jeszcze nie było. Ten grajdołek skrywa tajemnicę. Jestem pewny i ona mi tu śmierdzi, nie wiem czy dobrze, że jej zaufałem. Ona jest śmierdząca. I to nie do tego, że się nie myje. Widzisz tamte kopuły? Tak, ale to miejsce tonie w chemikaliach. GRE miało na to rozwiązanie. Kiedy tworzyli genmod THV, musieli chronić przed nim swoich pracowników. THV... że jak? Chemikalia. Wymyślili blokery. Po podaniu miały przez kilka minut chronić ludzi przed oparami. Na szczęście mam jeszcze dwie dawki. Czułam, że kiedyś mogą się przydać. Pewnie są warte małą fortunę. Są niezwykle rzadkie. Na razie potrzebna będzie jedna. Dla ciebie. Dobra, do roboty. No, do roboty. Jak będziesz w środku, najpierw przywróć prąd. Wtedy do ciebie dołączę. Wyciągnij rękę. Pamiętaj, zastrzyk chroni cię przed chemikaliami tylko przez jakiś czas. To może wezmę też drugi? Nie, na pewno nie naraz. To jest zbyt mocne. Jak najszybciej dostań się do mniejszej kopuły, a z niej do tej wyżej. Znajdziesz drzwi prowadzące do środka. Tam będziesz bezpieczny. Później kieruj się do bloku B. Tam powinien znajdować się główny bezpiecznik. Jak tylko włączysz zasilanie, odblokują się drzwi bezpieczeństwa. A ja przyjdę tym tunelem, który ci pokazałam. A teraz idź. Bloker już działa. No więcej gadaj. Bloker działa. No ja wiem, wiem. Jest jakiś czas? Cały bój. O, nie, nie, nie. To to ja chcę. 44 sekundy. Nazwijcie mnie głupim. Ja wam przyznam rację. Woohoo! No i oczywiście Lag Spike. Zabijcie mnie, ale ja to zrobię. Dawaj, bij. Bij, 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 bij. Tu już nic nie ma? Nie ma. Tu jest jeszcze! Dawaj, dawaj, dawaj. Latarka. To co, już tu nie ma chemikalii? Już nie zdążę. Do tej mniejszej, potem do większej. Rozumiem, że przekraliśmy, prawda? Jeszcze raz. Oh shit. Here we go again. Czyli jednak branie tych kryształtów, zły pomysł. Bloker działa. No ale ja chcę te kryształy. Chcę mi jeden. Najgorsze jest to, że nie wiem jak tam się dostać. Ja je wezmę. Gdzie tu jest wejście? Nie ma tego? Nie ma. O nie! Jesteśmy zgubieni. Dobra, 35 sekund. Dobra, nie biorę. Wygraliście. Niechaj wam będzie. Woź, Aiden, woź. Mniejsza kopuła, tylko gdzie jest ta mniejsza kopuła? Aiden, przestań małpować. Weronika, przeszedłem przez chemikalia do pierwszej kopuły. Świetnie. To teraz idź do drugiej. Znajdź drzwi, włas, czy co tam prowadzi do podziemi. Dobra. Patrz, jaki jestem szybki. Jestem jak Speedy Gonzales. Opa. Mówią na mnie szybki Bill. Jakieś sprzęty, leki, puszki. 110, dobra, słabszy, ale się przestraszyłem. Już myślałem, kurde, że zwaliłem. I niepotrzebnie kupowałem ten przedmiot. Ale... Weronika, znalazłem wejście. Nieźle idzie. A w ogóle to skąd tak dobrze znasz to miejsce? Byłam tam tylko raz. Dawno temu. Ale mam dobrą pamięć. Brzmi świetnie. Wiesz, czasem to przekleństwo.
Ty mi tak śmierdzisz na kilometr. Na kilometr mi tuchniesz, Weronika. Chciałem powiedzieć, że tam jest boomer, Weronika, ale chyba nie. Mam tu hordę zarażonych. Kurwa, liczyłam, że będzie już pusto. No, niestety. Nie wiem, czy się przebije. Użyj latarki UV w przypadku. Utrzymaj ich na dystans. Tylko nie zatrzymuj się, Aiden. No dobra. Opak. Opak. Nie? Opa. Ole. Gałgany. Chodź. Chodź, chodź do taty. Nie! Żartuję! Żartuję! Dobra, przepraszam. Bon. Gnoje. Zmoczyłem majty. Zmoczyłem majty, ewidentnie. Chyba nie wejdziecie tutaj. Ta śluza powinna mnie obronić. Was tu jest więcej? Kurde, tak. Tak, was tu jest więcej. Oni się obudzili? Próbuję ich tu wyczuć, ale... chyba nie jest takie proste. Ale słuchelce. Bon, gnoju. To ty, żeś sobie myślą, że starego wygę pokonasz? Ale słuchelce. Ale śmiechowe. O nie! Kubek mi wcisnął prawie wszystkie myszy. Ha 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 ha. I co, gnoje? I co powiesz na to? Chyba nie. Au. Nie gryźcie po piętach. Mam nie... Nio! Chciałem powiedzieć nieogolony pięty. Ale chyba to by nie zadziałało. Ej, no kurde, wy takie słabe te zombiaczki i co? I nadal takie mocne? Już, koniec. Wyciąłem całą hordę. Tyk. Wszystkie. Liczę na jakiś lód. No aleś ty mocny. Ale się... O, teraz naprawdę już gacie smoczyłem. Gacie mokre. Gacie mokre. Ostatni wytryk. O, jakie to było dziwne. Ostrza. Antybiotyki. Reszty tego złomu nie bierzemy. One się tu będą chyba respić. Widzę, że tam są przejścia. I tak na dół mieliśmy zejść. Lucik. No pewnie, nie mają tu przejścia. Sekcja B. Ty co? Leż, jak ci dobrze. O kurwa, jaki ty jesteś wielki. Aleś ty wielki. No.
pewno się strzał, nie za dużo. Dobra. Siadło? Siadło. No, ej! Ja wiem, że zrobiłem do tyłu krok. Von. Von. I tu będziesz straszył gałga, nie? Buty wyjściowe. Teraz w sumie nie muszę zabijać. Opa. Dzień dobry państwu. Ja tu tylko sprawdzam, czy coś tu nie ma. A nie ma. Hop, hop, hop. Nie całujcie po piętach, proszę. Jest generator. Dzień dobry. Hej, hej, hello. Weronika, udało się. Prąd już wrócił. Da się go wyłączyć? Świetnie. Tunel bezpieczeństwa jest otwarty. Spróbuję zjechać do ciebie windą. Niezły ul się tu zrobił. Mnóstwo zarażonych. Ale pozbyłem się ich. To kiedyś byli ludzie, Aiden. Należy im się szacunek. Aska. Nie przesadzasz? Widzę. Pewnie bezpiecznik. Sprawdzam to. Zrób coś. Szybko. Proszę. Spokojnie. Naprawię to. Proszę. Nie zostawiaj mnie tu. Nic się nie bój. Tylko daj mi chwilę. Nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj. Nie panikuj, laska. Jezu, ale ty jesteś po prostu panikara. Kurwa, ty za mną tu zejdziesz. Kurwa! Aiden! Zrób coś! Wypuść mnie! Pracuję nad tym. Po prostu mnie wypuść! Wypuść mnie! Ja się tu nie obijam, Weronika. Spróbuj oddychać. Powoli. Nie zostawiaj mnie! Nie zostawiaj mnie tu! Krzyki tu nie pomogą. Tylko ściągną zarażonych. Uspokój się. Nie zostawię cię. No, ja bym ją teraz zostawił. Bo i mnie zirytowała. To nic nie było? Nic. O, skrzynka. Brak zasilania? Naprawdę? Gdzie jest ten brak zasilania? Gdzieś tu na dole? Mogę tu zejść? No tak, Aiden, jak zwykle, małpujesz. Tu na dole. No nie widzę tego, halo. Niżej? Ale patrzcie, przynajmniej zamknęła gębę. Jest jakiś profit. Chyba zrozumiała, że Aiden musi sobie przelutować trochę. Aha, czyli trzeba doprowadzić, o jest. Rozumiem chyba już, o co chodzi. Niestety, rozumiem. Premia nocna zakończona. Ale tam jest jeszcze jeden pokój. Hop. No witam, skrzyneczki. Dawno żeśmy się nie widzieli, co? Witam panią jedną. Ej, nie chcę tych butów. Wszystko co szare to już nie bierę. Ryż. Trójząb, co nie? Ty, nie, ty ząb chyba. Podłączmy się. Jeden metr, co do metra. Weronika, prąd wrócił, żyje? Weronika?
Spotkamy się przy windach. No hej, Weronika. Wszystko gra? Widzisz? Mówiłem, że będzie dobrze. Po prostu... Właśnie. Dobra, uspokójmy ją. Masz klaustrofobię od dziecka? Poważnie? Od ponad 10 lat. Jak to się zaczęło? Aiden, na litość boską, możemy o tym teraz nie mówić? Dobra, gdzie jest baza danych? Gdzie jest ta baza danych? Daj mi chwilę. Pod nami. Jeszcze głębiej? Jeszcze 6 pięter niżej. Kawał niezłej technologii. Przed GRL tym kompleksem zarządzało wojsko. Monitorowali stąd zagrożenia. Ataki rakietowe, takie tam. Dlatego nazywano go obserwatorium. Później nadszedł wirus i wraz z nim koniec. Nie nadszedł. To wy go zrobiliście. Co się tu wtedy właściwie stało? No, GRL straciło kontrolę nad sytuacją i wszystko szlak trafił. Wszystko padło. Z tego co wiem, naukowcy początkowo zabarykadowali się w środku. Ale szybko warunki zbliżyły się do tych panujących w mieście. Więc niektórzy po cichu się wymknęli. A tych, którzy zostali, niedawno się pozbyłeś, łapiesz? To był kompleks wojskowy? Czyli przed GRL rządziło tu wojsko? Tak. W czasie zimnej wojny był to bunkier dowodzenia. Zimnej wojny? To taki okres w ubiegłym wieku. W tamtych czasach wojny toczono na wielką skalę. Nie chodziło tylko o tak zwane zwykłe sprawy, jak dostęp do wody, lampy UV czy resztki jedzenia. W pewnym sensie było tak jak teraz. Ludzie żyli z dnia na dzień w ciągłym strachu. Ciekawa historia. Co za historia? Takie miejsca jak to nazywano świadkami historii. Świetnie. Znów ciemnica. Czekaj, spróbuję coś wykombinować. Gdybyśmy mieli tu prąd, moglibyśmy zasilić całe piętro. Mnie to interesują te skrzynki, co tutaj stoją. Pyk. Ostatni wytrych. A, nie chce mi się robić kolejnych. Karabasze. No, ale to dla Dependera, to trochę lipa. No jest tu prąd. Aiden, co oszukujesz? Matole. Musimy jakoś otworzyć te drzwi. Może z drugiej strony. Ja tam widzę jakieś itemki. To jest zamknięte. To jest kabel. No dobra, ale jak ja ci to mam zasilić? Ja ci mogę wziąć z bloku A, to no problem. Tylko gdzie dalej? Czy tu są jakieś... To jedyna droga do bazy danych, Aiden. Cicho, sieć. Daj mi się skupić. Dobra, opuść przewód. No właśnie, tak myślałem. Czyli już wiem, że ten kabel idzie tam. Bierz przewód. Wchodzimy, wchodzimy. 5 metrów? To jest wuj. 4 metry. 3 metry. No to chyba tak nie działa, jak myślałem. Dobra, co tu jest? I te maski. I te miki. Dzień dobry.
po coś tu się kitrasi, albo nie wiem. Ale śmierdzi mi to strasznie. Bardziej w lewo. Pyk. Coraz gorsze te zamki. Bryczesy. To mam ich za dużo? Naprawdę mamy ich za dużo? Niemożliwe. Tego używamy. Kasków, kasków mamy za dużo. No ale to healera. Aj. Wódka, znaczy alkohol. Dobra. Zbieramy ciężarki. Inne szpargałki. Nic tu więcej nie ma. Jest jeszcze, dobra. Widzę narzędzia. Narzędzia się przydadzą. Pyk. Dzień dobry państwu. Teraz po prostu podepnę ten kabel. Może zadziała. Zepnę te dwa kabelki. Zepnę dwa kabelki. Będzie gitarka. Tu coś jest jeszcze. Nie, tu nic nie ma. Tam jest skrzynia, do której na pewno będę chciał podążać. Tam są zombiaki. Dobra, ale tu gdzieś musi być chyba jakieś przejście. Tylko gdzie? Tu mi to śmierdzi. Tu już widzę, że jest szyb wentylacyjny. Tu muszą być zombiaki. Ja nie wierzę w to, że tu zombiaków nie będzie. To by było zbyt łatwe. Ale powiem wam, że jak na grę na poziomie trudnym, to nie jest to jakoś tak super hiper. Może to będzie nowa gra plus. I to będzie naprawdę trudniejsze, ale jak na razie to nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie trudniej. Buty sanitariusza, też lipa. O, więcej szmat. Mat to mamy aż nadto. Dobra, ale co, tutaj nic nie ma? No jest, no jakby nie było. Jest szyb wentylacyjny. Może to się nie zawali. Kurde, chciałbym, żeby moja przyszłość była tak stabilna jak to. Jak ten sufit podwieszany. Dobra, idziemy dalej. No, idź. Aiden, idź. Nie baw się, tylko idź. Tu jest nadal zamknięte i tu pewnie rozwidlenie? Nie, nie ma rozwidlenia, dziwo. No, ale już wiemy, co tu jest. Muszę się tam jakoś dostać i otworzyć tamte drzwi. Przecież masz otwarte. Co płaczesz? Co płaczesz, Aiden? Już masz opacz, kabelek, cyk. Podpinamy. 20 metrów, to jest od cholery, ciut. I kabelek, pyk. Męska w żeńską i lecimy. Sprytnie. Obszedłeś obwód. No, nieraz ocaliło mi to tyłek. Weronika? Idziemy? Tak. Zróbmy swoje i wynośmy się stąd. Tędy. O, pani Weroniko. Pani. Tam jest główny komputer. W końcu poznasz los swojej siostry. Mam tylko ją. A twoje rodzice? Ich nie pamiętam. Tylko ją. Byliśmy zgraną drużyną. Bez niej jest. Sam nie wiem. Czego nie wiesz? No. Nie wiem, kim jestem. Jesteśmy innymi ludźmi niż byliśmy 15 lat temu. Wszyscy się zagubiliśmy. No nie mówcie. No serio? Takie przejście dziwne? No, Aiden, skakuj. Don Juan.
A tu my chyba byliśmy, prawda? Ja jeszcze chyba pogubiłem. Tu jest skrzynia. Zaraz, czekaj, bo tu jeszcze skrzynka trudna. O. Pyk. Rękawice sanitariusza, no też lipa. Dajcie mi na archera coś, a nie. Sanitariusz, co ja jestem? Znów zamknięty. Co znowu? Terminal jest nieaktywny. System bezpieczeństwa odciął ten obszar. No to działam. Mam pewien pomysł. Spróbuj znaleźć pokój oficerski. Jest tam stanowisko ochrony. Może stamtąd uda nam się otworzyć zamki. Powinieneś móc użyć tam swojego klucza GRE. Naprawdę sporo wiesz o tym budynku. Proszę, włóż klucz i wybierz na ekranie odblokowanie awaryjne. Wszystko ci wytłumaczę, jak skończymy. Ale ty ściemniasz. Ja otwieram Waltzowi, kurde, przejście, jestem pewny. Otwieram Waltzowi przejście. Aiden, udało się. Tak, ale chyba mamy inny problem. Utknąłem tu. Muszę się stąd wydostać. Mogę ci jakoś pomóc? Nie sądzę. Zostań tam, gdzie jesteś. O, skrzyneczka znów. Mówię, mi się wydaje, że naprawdę ona jest w zmowie z Waltem. Że renegaci ją dopadli i dostała ultimatum. Albo nam pomagasz, albo zdechniesz. Inaczej by raczej nie podejmowała tak ryzykownych kroków. Takie mam wrażenie po prostu. Może mylne. Tego nie wie nikt. Ale takie mam wrażenie. A? Żołnierskie bojóweczki. Tu jest przejście. Wszystko co żółte to jest najprawdopodobniej przejście. No i easy, przejdziemy pewnie tam. Idziemy zapewne tam, gdzie byliśmy. Ale nic tu nie widać. To jest przejście? Nie, jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Tak. A nie. O dziwo nie. Nie rozumiem, że nie mamy wyjścia. Musimy z nimi zawalczyć. No problem. Wystrzał. Kurde, no. To ci to przez łeb przelatuje? Ostatnia strzała. Musimy wytworzyć strzały. Ewidentnie musimy wytworzyć strzały. I następnym razem na piórka to się będę bardzo oglądał. Strzały nam ratują tyłek. W szczególności jak są te virale, przepraszam, nie firale. Znaczy firal w sumie też. Kurczęsy. Łucznicze obryczęsy. Obryczęsy łucznicze. Regeneracja wytrzymałości, koszt wytrzymałości. No tak, kurde, no. Nie, no lepiej jest. Tu jest zamiast koszt wytrzymałości parkour. Kurde, nie, ja chcę tego. Otwieraj ten grajdą. No, tu jest jeszcze lodówka. No. Aiden. Proszę mi takich rzeczy nie robić. Dobra, apteczki. Tu już nic nie ma. Tu jest zamknięte. No i jesteśmy. Grant Award. Doktor Weronika Ryan. Kierowniczka, sekcja laboratorium polowego? Pracownik średniego szczebla z GRE. Taki szuj!
To chyba biuro Weroniki. Nie byłaś ze mną szczera, kobieto. Co to za chłopiec? Może jej syn? Aiden. Zabawne. Pracowała tu jeszcze jedna Weronika Ryan. Kierowniczka z sekcji laboratorium polowego. Zamierzałam ci powiedzieć. Dlaczego mi pomagasz? Pracujesz z Wolcem? Z Wolcem nie, nigdy. Wtedy też z nim nie pracowałam. Miał własny zespół badawczy. Ale wiedziałaś o eksperymentach, że wykorzystywali dzieci, mnie i moją siostrę. Dlatego tu jestem, Aiden. Ja nie mogę zapomnieć o tym, co robiliśmy. Zawiedliśmy was. Te wszystkie cierpiące dzieci i ani jednego lekarstwa. Lekarstwa? Mieliśmy kurwa po 5 lat. Małe dzieci wykazywały naturalną odporność na wirusa. Widzieliśmy korelację między wiekiem, rozwojem mózgu, a przebiegiem infekcji. Dlatego eksperymentowali na was. Gere, cały świat was potrzebował. Byliście naszą jedyną nadzieją. Przykro mi. Było warto? I było warto? Zbliżyliście się do wynalezienia leku? Byliśmy blisko, ale wirus w końcu dotarł do kompleksu. Brałaś udział w tych testach? A ty brałaś udział w tych eksperymentach? Nie. Testy na dzieciach wykonywano w laboratorium. Tutaj gromadziliśmy dane i opracowywaliśmy badania. Byłam tu, kiedy to się stało. Ludzie zaczęli się przemieniać. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Jeden po drugim. Zostaliśmy zamknięci, ukrywaliśmy się. Przekradaliśmy tymi mrocznymi korytarzami i wentylacją. Mój syn był tu ze mną. Paul też miał wtedy 5 lat. Co się stało z twoim synem? Co się z nim stało? Znalazłam szyb prowadzący do głównego wejścia. Kazałam Paulowi na mnie zaczekać. Pocałowałam go. Kazałam czekać, aż upewnię się, że jest bezpiecznie. Uczepił się mnie, nie chciał puścić. Kiedy wróciłam, już go nie było. Zniknęłam tylko na 15 minut. Cały tydzień go szukałam. A przez resztę życia opłakiwałam. Powinnam wiedzieć. Był tylko dzieckiem. Bał się, był sam. Przykro mi. Próbowałaś go stąd wydostać. Skąd mogłaś wiedzieć? No tak. Każdy ma jakieś opowieści z przeszłości. Skupmy się na tym, co dalej. Chodźmy. Dobrze. Chodźmy. Ale moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i Discorda macie w opisie, ewentualnie w stawce, która przed sekundą się pojawiła. Trzymajcie się. Hej, hej.